Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, cześć, nasz i zapraszamy nas już teraz na kolejny odcinek z The City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Od razu mówię, faktycznie nie było mniejsza z tym, ale to dlatego, że transfer mi się skończył w weekend. Jakby mam to powiedzieć, w poniedziałek, kiedy już faktycznie transfer wrócił, miałem zbyt dużo rzeczy do robienia i niestety faktycznie pierwszy miesiąc z tym nam przyleciało. Ale w kolejne się pojawi w piątek i miejmy nadzieję, że może w formie live'a albo odcinek. Ale na pewno będę już oscylować, żeby w piątek się coś pojawiło, bo to było trochę dramatyczne, że się nic nie pojawiło, tak to, żebym powiem. Dobrze, mamy dwie rzeczy wielkie, które mamy do zrobienia w tym mieście. Po pierwsze jest to dworzec, dworzec centralny CPK. I ona ma gdzieś mniej więcej w tym rejonie powstać. Po drugie mamy do przebudowy całe rondo. I mówię oczywiście o tym rondzie. Rondo do przebudowy, no, pracuje nad tym, nie jest jeszcze gotowe, bo ono będzie powiększone. Mnóstwo tutaj węzłów też drogowych powstanie dookoła tego ronda. Dlatego na razie, co do tego, nie będę tutaj wchodzić w dalsze szczegóły. Natomiast dzisiaj się zajmiemy kolejną rzeczą, czyli dalej ropę rozwijamy i jeszcze po niech tutaj dzielnicę. Ponadto może promy tu byśmy zrobili. Może ci taką tutaj dzielnicę handlową sobie zbudujemy trochę bardziej. Natomiast rzeczy ważne i ważniejsze. Nazwa do tej dzielnicy. Piszcie mi w komentarzach. Ropa potrzebuje waszej nazwy i bardzo o to prosi. Natomiast nasz przemysł leśny dostał nazwę. Niestety się nie zmieściła w 100%, dlatego tak myślałem. Nadleśnictwo imienia Awizynosza z Transport U. U jest w domyśle. No i jak widzimy, mamy tutaj nasze rzeczy. Swoją drogą, może jak mi dzisiaj czasu wystarczy, to wam pokażę. Co się... Muszę w końcu nagrać pierwszy odcinek z pomocy Awizynosza. W sensie już jeden kiedyś był, ale... Ale przydałoby się. Swoją drogą, tam ta seria... Tej lista powstała 2 lata temu. Albo 3 nawet. Więc no tak czy siak. Dobrze, mamy naszą dzielnicę. Jedna rzecz się zmieniła. Dosyć ważna. Po pierwsze, mamy już tutaj jakiś park bardziej rozwinięty. Pododawałem mnóstwo rzeczy naszego tego parku dookoła. Żeby trochę bardziej ludzie mogli z niego korzystać, jakieś toje, te miejscówki, żeby sobie pochodzić, co nie. No ładnie to wygląda, to ma altany jakieś pochowane też, żeby był sens dochodzenia do naszych mieszkańców. O, mamy też bardzo. Jakieś tutaj szachy i inne rzeczy, dzięki czemu na przykład ten przystanek tomowy może będzie bardziej używany, no bo aktualnie jest bardzo używany. No i jakieś inne, ciepłe tutaj kafejki po jednej, po drugiej stronie, no i jest tego od groma. Skończyłem tą dzielnicę Rembrandtów, trochę tutaj dokręciłem już do końca i w tą stronę nie wiem, czy dzisiaj będziemy coś budować. Na pewno chciałbym coś w końcu zacząć robić po tej stronie, bo no widzimy ewidentnie, że to czeka na swój jakiś potencjał. I tutaj sobie też zrobiłem drzewka w końcu od tej strony, to ładnie już wygląda. Żeby nie było, ja to nagrywałem ostatni odcinek jakieś tam 3 dni temu czy 4, to wszystko budowałem. To było świeże po tamtym odcinku, bo jeszcze miałem trochę czasu do zrobienia. No jak widzimy, mamy tutaj dosyć dużo atrakcji jeszcze, do tego, że tak, tą dzielnicę jakoś już tutaj rozwinąłem. Nowy cmentarz będę dzisiaj, zacznę budowę, bo jest nam niezbędny, bo to tutaj nasze krypty nie wyrabiają w 100%, a jest nam potrzebne. Tą dzielnicę będziemy wyburzać i sobie popatrzymy jeszcze, jaki styl w nowych dzielnicach będziemy robić, bo tutaj mamy wszystkie różne style pokazane. Ja tą dzielnicę chyba pewnie przeniosę do jakieś inne miejsce, żebyśmy mogli wszystkie po prostu style pooglądać sobie, jak wyglądają. No i jak widzicie, tutaj mamy nasze bambajowe z przystankiem. Zrobiłem teraz taką ładną trasę. Ścieżki rowerowe. Jest to trochę bardziej poukładane. No i już bez zbędnego gadania, jak widzicie, zrobiłem nasz nowy wielki węzeł bambajowy z pestką. Jest to, no, chyba nikt nie będzie mieć wątpliwości, jest to ogromny węzeł. Do tego stopnia, że nawet tutaj wstawiłem, jeszcze chyba nikt z niego nie korzysta. O, a nie, już jadą. Autobusy, międzynarodowe dworzec autobusowy, autokary w sensie. Międzynarodowe? Międzymiastowe, okej. Okay. No i jak widzimy, one tutaj wjeżdżają, jedną drogą. Też dorobimy już tutaj mnóstwo ścieżek, jak widzimy. Aktualnie do tej pięknego miejscówki przybytku dojeżdża, jak widzimy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i w teorii 6 linii. To dużo linii tramwajowych. I tyle. Metra tutaj nie ma. Metro może dociągniemy tutaj, jak będę myśleć, bo tutaj mamy jedną linię metra, co nie? I ona w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie się tutaj przeciągnie, bo właśnie w tym rejonie będę chciał budować i w tym. Natomiast, jak widzimy, tutaj to jest pętla bambajowa.
jakiej jeszcze nigdy nie mieliśmy w naszym mieście. W sensie w ogóle nie miałem mieście. Po pierwsze, mamy na środku nasz węzeł. Po drugie, tak blisko pylonów i tak dużej ilości pylonów jeszcze nigdy nie miałem. Oczywiście to jest pętla, żeby podkreślić, to jest pętla tymczasowa. Ja na nią sobie tam siedziałem, nie wiem, z pół godziny czy krócej. Jak widzimy, tutaj mamy też ładne przejścia. Wjazd, no, jest ogromny. Tak samo zjazdy są bardzo ciekawe. Jeden zjazd już jest od razu na naszą tutaj linię, właśnie tą do zjazdu, do nasze stare miasto. To mi się bardzo podoba, tutaj te zjazdy. To wygląda jak jakiś dworzec już kolejowy, a to tylko tyle. Tak, bo tu będzie ten dworzec kolejowy i właśnie do niego te wszystkie linie wampajowe będą dojeżdżać i zjeżdżać się. Pod naszym dworcem kolejowym naprawdę będzie ogromna pętla bambajowa i sądzę, że nawet nie jedna. I jak widzimy, tutaj jest jeden tramwaj, który po prostu omija tą całą węzeł i jedzie tędy. Jedna rzecz, którą chciałem koniecznie wam pokazać, to jest to. Jak sobie zerkniemy, wejdźmy sobie w linię bambajową, jak widzicie, mamy tutaj, proszę bardzo, część jedzie tędy, część jedzie tędy. No oczywiście tutaj jest jeden jeszcze... Tak, na tej całej pętli jest tylko jeden przystanek wolny, ale tak naprawdę dwa. Bo tutaj mogę sobie pomarańczową linię spokojnie zrzucić. Więc dwie linie jeszcze tu mogą wjechać na ten węzeł, dlatego jest taka specjalnie dużo. Ale w teorii, jak widzimy, tutaj jest jeszcze jeden taki tor. I to, nie wiem, czy kojarzycie na wszystkich pętlach, przynajmniej na tych nowszych pętlach w Warszawie, mamy coś takiego, że jest tutaj taki zjazd o taki ostry i jeszcze jedna taka zatoczka. To jest miejsce techniczne dla wszystkich, na przykład na Młocinach, coś takiego. Techniczna zatoczka, jakby jakiś tramwaj się zepsuł, żeby tu mógł się zatrzymać. I też oczywiście z pedonami i innymi bajerami, więc ja tutaj to wszystko ładnie poukładałem. No i jak sądzę, ludzie z tego korzystają, z tych przejść, jak widzimy, tutaj sobie chodzą. Też część może pojechać sobie tutaj już rowerami do naszego starego miasta. No ogólnie wszyscy wiemy, jak to wygląda. Ponadto podczas robienia tego nasz poziom wbił tutaj trzeci poziom. To mi też się podoba, aczkolwiek nie jesteśmy jeszcze na tak dobrym etapie wydobywania. Więc sobie to rozwiniemy. Ja nic nie rozwijałem między odcinkami, więc możemy sobie postawić teraz już duży szyb naftowy. I od razu duża nowina. Nasz przemysł bardzo szybko wydobywa nasze surowce. Do tego stopnia, że prawdopodobnie w przeciągu paru odcinków my już tu nie będziemy faktycznie ciągnąć surowców, tylko będziemy wszystko importować. Jest to niestety możliwe. Nie podoba mi się to w ogóle. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze jakiś czas mi się uda tutaj to utrzymać, tak jak teraz wygląda. Dobrze, zaczynamy od sobie od tego, bo to będzie najprościej. Dobrze, tu jest trochę surowców i od tej strony, to tutaj sobie byśmy postawili. I może tu, tak, tutaj też coś będzie można postawić właściwie, jak patrzę. Oczywiście małą uliczkę tu bym chciał wyciągnąć. To, czy mi Skylinesy pozwolą na takie wyciągnięcie, to już inna bajka. No bo sądzę, że dałoby się to zrobić. Tylko, że niestety moje sądzenie jest. To jest na etapie, że ja sądzę, że dało. No widzicie, dałoby się. Dobra. Ja specjalnie tak chcę zrobić, żeby tutaj się dało, to... Jeszcze raz, tu jest ten przystanek. On przystanek na pewno się rozleci teraz. Tak, tak jak myślałem. Ale my to możemy sobie łatwo naprawić. W sensie, no, zepsuliśmy właśnie linię wysokiego napięcia, ale... W sensie, duduta. Ale za chwilę to naprawimy sobie. Dobrze. Cyk i ten. Tutaj też cyk i cyk. Tu są trzy linie bambajowe. Więcej faszmatka nie da miała. I sobie podczepmy tutaj nasze te zejścia. Raz, dwa, trzy. Tu jest przynajmniej właśnie ten nasz bambajowy. Taki do przemysłu i ogólnie tutaj do przesiadek z naszego ścieżki rowerowej. Więc dobra. Z kolegą niedługo będę wam mógł już pokazać swój pierwszy zestaw. Jak będziecie chcieli, będziecie mogli głosować w LEGO IDEA. Miejmy nadzieję, że wam się spodoba. W sensie, część sądzę, że większość z was już go widziała. Tylko możecie nie wiedzieć o tym, że go już widzieliście i że go... Po prostu, że go wystawiłem tam. Zobaczymy, czy się będzie sprzedawać. Czy będzie ktoś zainteresowany, baja Wizonosz? Może tak. Może ktoś z was będzie zainteresowany. Zobaczymy. Dobrze, to tak to wygląda i tutaj sobie jeszcze postawię obok naszego metra. Od drugiej strony będzie to ciekawa miejscówka. I chyba na razie... Czekaj, czy tu mamy jakieś jeszcze surowce? Tu są surowce, których nie wydobywamy. Okej, dobra. Tak jak są surowce, których nie wydobywamy, no to chyba musimy być pewni, co teraz zrobimy. Sobie postawimy od tej strony jeszcze, dobra. Sądzę, że na razie nam to spokojnie wystarczy. No i tutaj te dojście sądzę, że też będą dosyć ciekawe. Tutaj w ogóle to jest tak daleko. W teorii ja tu nie będę mógł zrobić zejścia nawet. Nie? Czekaj. Teraz sprawdźmy. Muszę sobie zrobić tutaj zejście, jakby się dało. Da się.
No dobra, to tutaj to po prostu przestawimy. Jeden ze słupków, czyli ten, będzie musiał być po prostu bardziej w powietrzu. Teraz, bo nawet tak będzie wystarczy. No. Dobra. I ptaszem bardzo. Tu jest dużo ludzi wysiada. Aha. Ciekawe, coś się zaczęli przesiadać? Nie wiem. Może jakiś bambaj po prostu wykoleiłem w międzyczasie, tam nawet nie zauważyłem. Dobrze, to teraz zajmiemy się pobytem mieszkaniowym, bo on jest mimo wszystko jednym z ważniejszych. Tylko sobie tu rozwiniemy jeszcze tą naszą linię produkcyjną, bo my ją dosyć mocno rozwinęliśmy w tym odcinku. Tak, mamy to po pierwsze, czyli zakład piruryzmu szlamu naftowego. To nie mój język, język polski to nie mój język. I zakłady petrochemiczne. I sobie postawmy ich, no tyle sądzę, że wystarczy. Ponadto jakiś składzik nowy obok nich też by się przydał, sądzę. A ponieważ mamy jakiś taki nowy, bardziej wyglądający jak hangar, to sądzę, że im tutaj będzie idealnie pasować. Tylko, żeby im to ładnie pasowało, to ja tutaj muszę sobie rozwinąć tą dzielnicę, bo zaraz tutaj się zacznie nam kończyć. Ona. Dobra. To sobie zrobimy to w ten sposób i chyba tutaj nawet możemy sobie zrobić taki zjazd. A nie, zbyt... Za krótka droga jednak. To też jest za krótka. Ta jest odpowiednio długa. I tutaj sobie zrobimy po prostu z zjazdem. Tak, tu mamy tam autostradę swoją, no zaraz zobaczymy, czy ludzie korzystają z tej autostrady. Nie wiem, bo się nie przyglądałem ostatnio jej. A jest szansa, że ją polubili. Więc zaraz zetkniemy. Okej, tu widzę, że nam się kończy nasz przemysł. To sobie to przeciągniemy, żeby tutaj nasz przemysł właśnie jeszcze był kawałek, bo ja wiem, że tutaj ma być w przyszłości lasy, ale też gdzieś musimy już sobie przetwarzać naszą ropę i ona tutaj będzie przetwarzana na dłuższy już okres. Więc to sobie postawmy, tak? I obok tego, żeby nie było, że tutaj nie ma nic ciekawego dla naszych tutaj pracowników, damy sobie też miejscówki, baraki, proszę bardzo. Barak jeden na pewno tutaj sobie postawimy i jeden też gdzieś tutaj. No bo tutaj też jest dosyć bardziej... Tu się więcej dzieje słowem. I sądzę, że może to być po prostu bardziej w centrum. Dobra, i żeby nie było, że nie mają jak przejść, to zrobimy tutaj kładkę. W sensie tutaj. Raz, dwa. To wystarczy? Nie. No bo czasami wystarcza. Możecie nie wierzyć, ale czasami wystarczy. Raz, dwa, trzy. To też było raz, dwa. Raz, dwa, trzy, dobra. I tutaj sobie zróbmy zejście. O, i tu ludzie czekają, mamby. Ciekawe, czy tą linię nie puściłem tylko na dzień. Możliwe, czekajcie. Nie, jest na dzień i noc. A, bo to jest zbyt popularne, to jest bardzo popularna linia nowa. No tak, dobrze, jak tam wygląda nasz czas? No się rozgadałem, jak zawsze. A tutaj mamy właściwie też rozwijać ten las, możemy po prostu teraz na maksa. Ale jako iż... Nie wiem zbytnio co tu, w sensie ja wiem, co tam oczywiście mogę rozwijać, tak? Mogę po prostu coś takiego postawić. I ta na pewno kiedyś postawimy sobie tutaj, jak widzicie. Akurat nam ten nas tu będzie idealnie pasować w przyszłości, ale tak jak powiedziałem, to będzie w przyszłości. Jedyne co teraz, jak, co, to już mi się nie podoba. To już jest skandal. Pewnie, czekajcie, a czy w ten sposób? Nie, pewnie też nie wejdzie. No to oczywiście, że nie wejdzie. Tego się nie spodziewałem. Sądziłem, że tutaj się to zmieści. No dobrze, no jak widać, szkoda, że nie mogę tej drogi odmontować. Jeszcze muszę nad tym popracować. Ewidentnie muszę nad tym popracować. Dobra, ostatnia rzecz. Jak tam metro? 7 osób. No, bywało lepiej. Dobra, lecimy. Z promów to znacznie więcej osób korzysta. Jak gdzieś. Chyba, że ich nie podczepiłem. Nie, no podczepiłem prom. No to jak widać, promy nie mają wielkiego uznania dla naszego przemysłu. Gdzie tylko ten nasz mieszkania? Sobie zbudujemy może po tej stronie, to obok naszego starego miasta i po tej stronie, tutaj dał to stare, w sensie dał to stare, oczywiście nie będę przybliżać jakoś bardziej, ale tak trochę bardziej tutaj, żeby tę naszą metro zbudować. I tą dzielnicę najpierw zacznę od tego, żeby ją przebudować i wybudować. Gdzieś daleko chciałbym przebudować ją i chyba to będzie najlepsze miejsce. No, to od tego zaczynamy. Thank you.
No i proszę bardzo, mamy zaznaczoną tutaj dzielnicę przeniesioną, w sensie przeniesioną, ze chwilę przeniesiemy, więc zróbmy to, co powiedziałem, przenieśmy ją. Przeniesienie jest bardzo ciekawą rzeczą, a mianowicie, najprostszy sposób, jaki to się robi to w ten sposób, czyli usuwamy tą dzielnicę i tu wszystko też usuwamy. Ło, poszło. No i żeby nie było, że tu się zaraz nam coś wybuduje, po prostu sobie zrobimy to w ten sposób. I miejmy nadzieję, że tutaj, czekajcie, zróbmy sobie pędzlem, tutaj nie będzie żadnych tych. Dobrze, i przystanki bambajowe możemy stąd usunąć, to też jest dosyć duży plus. Bo nam tutaj po prostu będzie to bezpośrednio już jechać dalej. Dobrze, bez już tutaj zbędnych na razie przystanków. Także tak to wygląda, no tutaj za chwilę będzie dzielnica mieszkalna, ale to za chwilę. Bardziej aktualnie, to po pierwsze, mamy nasz tutaj dworzec metra naziemny. Stwierdziłem, że to będzie najlepszy sposób na dociągnięcie tej komunikacji miejskiej, no bo dociągnięcie tutaj metra i innych rzeczy, no to wiadomo. Ła, ale biała ściana, zobaczcie. Gdybym to zbudował idealnie, to bym tutaj mi tutaj pewnie studia weszła. Ale no dobrze, ciekawe, czekajcie, z jakich budynków to jest, bo bardzo ładnie mi to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Art Deco, tak sądziłem. Dalej, te budynki też są ciekawe, też są narożnikami. Nie wiem tylko, co to za DLC. Miasto uniwersyteckie, tak, z tego bardzo rzadko korzystam, ale widzę, że narożniki też się potrafią budować. Tutaj pytanie, czy to są faktycznie narożniki, czy one tylko te, które się teraz budują. Dalej, tu, tak, one wyglądają dosłownie tak samo. To nie wiem. Chyba, że jest to samo. Czekaj, to też jest miasto uniwersyteckie? Nie, tu jest Europan Subria. No to nie wiem. Tak wygląda Europan Subria. I dalej mamy nasze stare miasto. Typ stare miasto. O, tu się budynek połączył. No dobra, już niech będzie. No i dzięki temu tutaj właśnie powstała nam studnia. No bardzo lubię, jak mi się tutaj buduje właśnie w ten sposób, że faktycznie studia powstaje. No i ogólnie to też całkiem ładnie wygląda. No to możemy sobie usunąć tego druta na razie, bo tu nic nie będzie. Są dwa wjazdy i dwa wyjazdy z tej dzielnicy. Bardzo sądzę, że dobrze tutaj jest to skomunikowane. Jak widzimy, czy to jest gotowy zjazd? To jest dobry zjazd, dobra. Tak się zastanawiamy. No i metro. Tutaj na pewno to będzie bić rekordy popularności. W związku z tym, że to jest jedyna komunikacja miejska na całą tą dzielnicę. A jak możecie się domyślać, nie miałem pomysłu po prostu co tutaj innego wsadzić. Jedną rzecz bym tutaj zmienił. A mianowicie... tak, po pierwsze zwolnijmy czas i po drugie tutaj zrobiłbym jeszcze zejścia podziemne, bo ja do tej dzielnicy pewnie tylko będę tutaj wracać, jak będę chciał zastanowić się, wiecie, jaki styl budynków. Tak samo wy, jak coś, to będziecie mogli tutaj po prostu patrzeć na style budynków i się ze mną zastanawiać, co wybudować w naszym mieście. Dobrze, czekajcie. Ale też próbuję to jakoś tak ładnie wybudować. Teraz tak patrzę i tak patrzę i jak widzicie, tak patrzę. I trzeba to zrobić niestety w ten sposób, że budynki zostaną wyburzone, ale faktycznie nic tutaj, one nie będą w żaden sposób nam tutaj kolidować. Tak niestety skylinesy działają. Że da się, ale trzeba poprosić, jak to się mówi. Dobrze, no i teraz sobie tutaj zróbmy zejście, powiedzmy, że o, w ten sposób. I tutaj sobie zróbmy wyjście w ten sposób, dobra. I to chyba tyle, bo sądzę, że tak, stąd pewnie mi się nie załapie. A nie, załapał. No to możemy jeszcze stąd zrobić. W sensie zróbmy sobie po tej stronie. Bo chcę jak najlepiej skomunikować tą dzielnicę właśnie z naszym metrem. Z prostej przyczyny, no im lepiej będą komunikować się z resztą miasta, tym mniej będą odczuwać, że są... Nie powiem tego słowa. Ale że są bardzo daleko od tego, gdzie powinni być. O. Tak to ładnie zacznie. Czyli od centrum miasta. No i tutaj sobie zróbmy wyjazd z tego, więc sobie zróbmy... Okej... Okay. Ciekawe, czy nam się to w ogóle podłączyło, zaraz zobaczę. Okej, okay, podłączyło się. No to jak się łączy tutaj ładnie z naszą architekturą, to całkiem nieźle. Teraz tu byśmy zrobili to samo. Czyli weźmy sobie kody i na maksa dociągnijmy, bo im dalej dociągniemy, tym lepiej to będzie wyglądać. Jak zawsze w Skylinesach, im bardziej niepoprawnie dla gry, tym ładniej to wygląda. To się, no to chyba jest tradycja w Skylinesach, nie wiem czy też tak sądzicie, że im bardziej przekombinujecie, wykombinujecie i w ogóle nie wiadomo co, cuda nie wymyślicie,
to tym lepiej to będzie wyglądać. Dobrze, tu sobie musimy zrobić zejście dołem. No bo inaczej nie zrobimy z tej tego połączenia po prostu. Dobrze, to jest to całkiem ładnie przyszło i tutaj tak samo trzeba zrobić zejście w dół. Okej. Okay. Tutaj tak. I tu sobie zrobimy dojście, a tutaj będzie po prostu powiedzmy, dojście dotąd naszej ścieżki i połączenie. No powiedzmy. Dobrze, no i tutaj też jak coś mają dojście po prostu do naszej linii metra. Zobaczmy, czy korzystają, czy ich to zainteresowało w jakikolwiek sposób. Czekajcie, byśmy sobie zrobili tutaj jeszcze. O, jak jesteśmy tutaj na minusie, to zróbmy sobie. A czemu nie chcesz się podłączyć? A ja bym chciał, żebyś się podłączył. Halo? Centralo? Chyba tylko tu musimy zrobić. No dobra. Albo może stąd mi się uda. Tak, udało się. No dobra, bo wiecie, im więcej połączeń, tym oni będą mogli się tutaj lepiej komunikować pomiędzy tymi różnymi ścieżkami, a chyba wszyscy wiemy, że najlepiej jest dla nich, jak mają po prostu różne możliwości do chodzenia sobie, czy tam spacerowania. No zresztą zwał jak zwał. Dobrze, zobaczmy, czy ludzie korzystają z tego. Korzystają, nasza stacja metra jest oblegana. I zobaczmy, jak tam pociągi metra. 51, no całkiem nieźle, to jest M1. Nazwy dla tych czterech dzielnic piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie być ciekawi, jak się nazywają, no to mamy nazwy tutaj styl europejski, Europan Subdia, miasto uniwersyteckie i Modern City Center, czyli to, co moje ulubione. W międzyczasie wbiliśmy kolejny poziom tutaj. I nie wiem, co to nam właściwie daje. W sensie na pewno coś tam daje. Pewnie też dużo daje. Dobra, to sobie dostawmy te budynki i lecimy dalej, bo mamy dwie dzielnice jeszcze do zbudowania. A mnie tutaj naprawdę wolno i to idzie. Dobrze. To sobie tak, zacznijmy, przybudujmy sobie to. W taki sposób. O, i one będą dwa razy lepiej to wydobywać. I dalej mamy dużą platformę wydobywczą, to ją sobie walniemy tu i w przyszłości i możemy też gdzieś tutaj postawić w sumie. Bo tutaj też właśnie czekamy, aż trochę nam czas zleci się w grze, żeby móc tutaj też coś postawić, więc to chyba będzie dobry moment na postawienie właśnie jakiegoś takiego małego potwora. I on nam tutaj zacznie to wyciągać. Dobrze, no ogólnie to całkiem nieźle z surowcami jest, widzę. Co się z naszą ropą. Ropa niestety ma to do siebie, że szybko znika. Jak się przyspieszy grę. Co nie? Nie uwierzycie. No ale tak. I jeszcze na pewno tutaj ten przemysł chciałbym jakoś, w sensie handel, turystykę i tak dalej rozwinąć. Dobrze, mamy tutaj otwartą przestrzeń. A, i tutaj na razie nasze metro jedzie tędy, wzdłuż naszej autostrady. Sądzę, że też to ładnie wygląda, na pewno jak idzie pociąg. Czego jak widzę na razie nie doświadczymy. O, jest, jedzie, zobaczcie. No sądzę, że naprawdę to dosyć ładnie to wygląda, jak tu jedzie obok, wzdłuż autostrady. On tu będzie i tu będzie wjeżdżać w przyszłości w tunel i już do naszej dzielnicy mieszkalnej, którą właśnie w tym momencie sobie zaczniemy budować. To co? Lecimy, a później... Później chyba wszyscy wiemy, co będzie. Gdzieś tu. Chyba, albo po tej stronie. Dobra. Jeszcze się zastanowię. Chociaż może być i nawet tutaj. Cmentarz. Dobra, od cmentarza zacznijmy. To jest ważniejsze.
No, i proszę bardzo, zobaczcie, do czego tutaj doszliśmy. Niby to mają być te nowe budynki, te nowoczesne, bo mamy tutaj w końcu, zobaczcie, jest na Modern City Center. I nie wiem, czemu te budynki się nie chcą budować na Modern City Center. Jest to co najmniej dziwne, chyba że coś ja tu z przepisem, może jakieś zaawansowane budownictwo mieszkalne to się nie budują. Może tak, może to był ten przepis. Bo te owszem się budują, jak widzimy, ładne IT, biurowce. No biurowce IT, no chyba nikt nie powie mi, że Green City jest bez sensu. No przecież wiadomo, że biurowce IT to jest, są najpiękniejsze wieżowce, jakie mogą powstać tylko i wyłącznie w grze. Także tak wygląda nasza dzielnica. Jest zupełnie innego typu jak ogólnie dzielnice. Z środkowym skrzyżowaniem bambajowym, odjechanym bym powiedział. Bambaje jeżdżą tutaj, mamy dwie linie. I jedną przygotowaną na przyszłość. Tu ogólnie jest dosyć dużo pogmatwanych linii. Tu mamy stację metra. Ona też jest jedną z ciekawszych rzeczy. I jak widzimy, ludzie lubią korzystać z naszej komunikacji tutaj. Pozmieniałem trochę układy wszystkich naszych linii tutaj. Dzięki czemu zupełnie teraz to inaczej działa, w sensie, no. Wy zobaczycie zresztą, jak będzie tutaj dłużej widać to. Po prostu mniej jeździ bambaju, wszystkiego jeździ mniej. Lub dostosowałem po prostu do potrzeb. To jest szkoła średnia, czyli takie gimnazjum, liceum, można to powiedzieć. Liceum właściwie już teraz tylko. Tutaj to tak jak było, no i jak widzimy się to całkiem nieźle pobudowało. Czy tutaj coś jeszcze zmieniałem? Tu jest przyszłościowy dojazd już naszego bambaju do tego CPK. Taki jest plan. No ta dzielnica to chyba widzieliście, tak, tam widzieliście jeszcze wcześniej. Natomiast co się pozmieniało, to jeszcze mamy tutaj nasz cmentarz. Cmentarz całkiem ładnie, on jest przyszłościowy bardziej, bo na razie tutaj nie będę nic kręcić. I żeby nie było, że w dzisiejszym odcinku nic tam nie zrobiliśmy, rozpoczniemy sobie, ale z naciskiem na rozpoczniemy budowę tegożże części. Jak widzicie, zapuściłem tutaj już promiki, w sensie promiki, hodowla. Jest tutaj już jakaś, tutaj nasza przystań też jest, Sandeli. Puściłem to jakby coś, żeby dało się cokolwiek zrobić i w międzyczasie też miałem, prawie upadło nasze miasto, więc musiałem wziąć kredyty. Także tak, tutaj mam jakieś takie lekkie przetwarzanie, poza tym w niektórych miejscach nam się kończą już surowce. Serio, już. A przecież my tu naprawdę długo nie siedzimy, ale dobra. Bez zbędnego gadania, zróbmy sobie tutaj wał. No i tak, wał najlepiej zrobić sobie za pomocą właśnie tej siatki, bo wtedy dokładnie on wam powie, gdzie możecie zrobić wał i nie będzie to przesadzone. Przesadzone w sensie, że nie powinniście tutaj regulować. Dobrze. Z tego mogliby coś wymyślić, żeby na tej plaży faktycznie dało się coś poustawiać, a nie wiem. W większości wypadków jest. Dobrze, my tu sobie wydumnamy ten teren z prostej przyczyny. Ja tutaj będę zostawiać dla nas atrakcji multum, oczywiście wodnych. I ta dzielnica, która tutaj jest, ona się w przyszłości to chyba gdzie przeniesie w inne miejsce. Ona będzie w przyszłości też usunięta, przebudowana. Zresztą sami będziecie widzieć, jak to wygląda. Ponieważ mamy już odcinek, koniec odcinka i wiem, że na niego chyba czekacie. W sensie on cały był nagrany, od razu wam mówię, we wtorek. Więc tak, ale wiem, że długo czekaliście na jakikolwiek odcinek na kanale, dlatego postaram się dosyć szybko to zrobić, się zmontować go. Żebyście go już mieli w środę. Na pewno będziecie mieli go zresztą w środę. I tak, postawmy sobie najpierw tutaj budynki takie podstawowe. Po pierwsze nasze promy muszą mieć jakieś połączenie sensowne. I żeby nie było, tą dzielnicę teraz buduję. Zobaczymy jeszcze w przyszłości, czy ona dokładnie w ten sam sposób będzie wyglądać, tak jak teraz ją zbuduję. No bo wiecie, rzeczy mogą się zmienić. To tak, po pierwsze musimy sobie postawić na pewno jakieś połączenie naszych promów. I sądzę, że takie rozwiązanie akurat się tutaj nam idealnie zmieścił. I sądzę, że o, w ten sposób ładnie tutaj nasze promy dopłyną. I dajmy sobie, żeby wpływał do pierwszego z naszych hubów. Tak, tutaj jest jeden przystanek specjalny. Nie muszę mówić czemu. Po prostu. I przestawiłem sobie ta. A, to jeszcze jest jedna rzecz, którą zmieniłem. Baza atomowa jest teraz tutaj. Natomiast tutaj posadziłem lasy. Stwierdziłem, że w końcu by się przydało trochę jakoś rozwinąć ten las. O, i właśnie widzę, że jest złe drzewka. Bo ja tutaj nie widziałem. W nocy to stawiałem. A wiecie chyba dobrze, jak to się tam w nocy stawia, nic się nie widzi. I trochę rozbudowałem już tutaj przemysł, bo on bardzo potrzebuje. Potrzebujemy rozwinąć te rolnictwo, w sensie rolnictwo. Dobrze, dalej jedną rzecz jeszcze na pewno tutaj w naszym przemyśle bym zrobił. Jest to oczywiście fabryka. Możemy sobie postawić z tego, co kojarzę dokładnie. Fabryka wyrobów plastikowych. Jest ona pokaźnych rozmiarów. I teraz pytanie, czemu ja ją tak bardzo chcę postawić? Po pierwsze, chcę ją postawić tutaj bezpośrednio przy naszych przemyśle. A po drugie, po prostu oni nam tutaj, o,
ci moduł, że mają zbyt dużo produkcji. Jeżeli to będziemy tutaj bez pośrednio przy naszych tutaj wszystkich cudowcach, to wszystko będzie ściągane, a jak widzimy bezpośrednio dowózkę ma tutaj, to będzie to na maksa mogło chodzić i na razie sobie dam na 110% i będą ładne zarobki w ogóle. Także tak. Ale czekajcie, zwolnijmy sobie czas, bo ja właśnie chcę za dnia wam pokazać, co jak to zbuduję. To tak, pierwsze co widzimy, już nie będę robić tam na co, bo chyba mieliście ich odpowiednio dużo już na dzisiejszy odcinek. W sensie, biorąc pod uwagę, że to jest odcinek ekspresowy, w sensie ekspresowy, to kiedyś robiłem odcinki, takie po 15 minut, ale to było już dawno i nieprawda. Także tak, tutaj sobie to zrobimy, z fajnego wody zaczyna mi chyba trochę, uzdatniania jednak jest skoczy. Ale tak, prądu ostatnio nam brakowało, więc musiałem włączyć tą nową elektrownię. Natomiast z uzdatnianiem cały czas jakieś nowe problemy się robią, więc może dostawmy tutaj to. Nie będę musiał o tym myśleć w ogóle w najbliższym czasie. Okej, prąd jest dociągnięty. To dobrze. No dobra, no to tak jak mówiłem, postawmy sobie... Mamy nasz pierwszy budynek. I skąd by ci tu prąd dociągnąć? Chyba najprościej będzie stąd. No, bo na razie nie mam pomysłów jeszcze skąd. Natomiast drugi najważniejszy budynek, jaki ja tutaj chcę postawić, też w miarę blisko naszego tutaj portu. Znaczy w miarę, no oczywiście w miarę możliwości. To tak, ogólnie większość uliczek chcę dostawić na takiej odległości, ale ze względu na to, że tutaj zaraz chwilę będzie kolejny, dosyć ważny budynek, no to zaraz zobaczycie. Tu sobie zrobimy takie rondko. Miejmy nadzieję, że można z niego korzystać. Tutaj komunikacja cała i w ogóle. I widzę, że się wybudowało to. O, teraz jest dobrze. No, i co ja tutaj chcę postawić? Tak. Chcę postawić to, ale ponieważ nam pieniędzy brakuje, to trzeba przyspieszyć na maksa czas. I to będzie kwestia chwili. I za chwilę postawimy tutaj, proszę bardzo, nasze statki, bo one są nam potrzebne, w sensie port. Dobra, tylko jedną rzecz tutaj zmienimy. To sobie trochę odsuniemy bardziej, bo w przeciwnym razie no to wiemy jak to będzie. Po prostu będzie tutaj zbyt dużo przypływać, wypływać i później nam wyjdzie, że właściwie to no. Dobra, w drugą stronę, że po prostu nie mamy tutaj miejsca w ogóle wolnego. No, to tak, w ten sposób. I jak to nie chcesz się wybudować? Okej, świeci się, tylko trzeba... A, jest, tylko trzeba się wkliknąć. Jest, proszę bardzo. No i mamy nasz postawiony tutaj nowy budynek. W końcu będziemy mogli jakoś sensownie importować turystów. Nie bez powodu użyłem tego słowa oczywiście. I żeby nie było, damy im tutaj możliwość przejazdu. W taki sposób, żeby nasze tutaj jakieś te pojazdy mogły się kręcić. Dobrze, na razie nic się jeszcze nie importuje, ale to za chwilę. Robiła się ta straszna ciemna noc. No ale dobra. To tak, tutaj i tu na tym końcu tak samo bym sobie zrobił rondko. Czemu ja tutaj robię te rondko? Za chwilę wam zresztą wytłumaczę. Okej, tu widzę, widzę, że są nieodpowiedniej długości te rondka, ale dobra. Ale dobra, już na razie nie będę nic z tym zrobić. To tak, rondko, raz. Tak, rondka, czemu tutaj robię? Po pierwsze, dzięki temu się tworzy milion skrzyżowań. Po drugie, no wiadomo, będzie lepszy tutaj całkowity układ tych dzielnic. W sensie, że będą mogły jeździć sobie tutaj te pojazdy spalinowe i tak dalej w miarę sensownie. I będzie tak jakkolwiek poukładane. Dobra. Żeby to jakkolwiek działało, to sobie już tutaj podepniemy to w ten sposób. A jak możecie myśleć, zaraz tutaj metro podepniemy i bambaje. One po prostu teraz będą tu dojeżdżać. No i ta dzielnica, my ją sobie po prostu przyciągniemy tutaj i będzie na razie to tak. I ona jest jako rozrywka. Zaraz zobaczymy, jeżeli to jest rozrywka, to ja chyba podziękuję niestety, bo ja bym tutaj turystykę bardzo chciał zrobić. Tak, to jest niestety rozrywka. No trudno. Ta rozrywka niech sobie zostanie tutaj, na razie nie będziemy tego usunąć w tamtej dzielnicy. Natomiast tutaj koniecznie turystyka, ponieważ chyba nie muszę wam tłumaczyć zbytnio. W takiej lokalizacji turystyka to po prostu jest podstawa. No i ze względu na to, że nie mam na razie pomysłów, jak tutaj dokładnie to poukładać, sobie po prostu damy, żeby budowali się.
I miejmy nadzieję, że się z nim długo pojawią. To też jest dosyć dużą, ważną rzeczą. Dalej, kolejna rzecz tutaj jest na pewno tutaj dosyć ważna, bym powiedział. To jest tak, raz, dwa, trzy. Ścieżki. Ścieżki dla pieszych, one będą tutaj naprawdę odgrywały jedną z ważniejszych rzeczy roli, bo nie mogę tutaj zrobić zbytnio tunelów, w sensie przejść podziemnych, no bo jesteśmy właściwie nad morzem, tak? Po prostu się tutaj nic takiego nie zmieści. Zmieści się? O, dobra. I dzięki temu właśnie, jeżeli tutaj są te rondka jeszcze, to takie te przejścia będą miały większy sens. I już zobaczcie, jest pierwszy statek. O kurczę. Wow. Czekajcie. 100 osób, pełne statki, ja nie mogę. I ludzie idą pełną parą do przystanku promowego. Przystani promowej. No nieźle. No to nieźle. I zobaczcie, tutaj naprawdę całkiem dużo tych statków płynie. No, no, no. Zobaczcie. I płynie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Od drugiej strony nie widzę nic. A, no i tutaj nasze te statki połowy są. Skąd, czy ona jest stuprocentowa połowowość? Jest stuprocentowa. I pewnie wszystkie pełne. No, to nie. Ten nie jest pełen. Ten ma 51. Zwrot. Ten ma stówę. I ten też ma stówę. No dobrze, no to ewidentnie potencjał turystyczny naszego miasta jest tutaj duży. O, jak widzimy, jest tutaj dojazd turystów dosyć duży. Tak, i tutaj widzę, że nasze ronda są w przeciwnym kierunku zrobione. Ale to już będzie dobro. Dobra, no to za chwilę tutaj się to poprzekłada na dobrą zmianę. Musimy tutaj po prostu to przyspieszyć, bo nasze promy pływają rzadko, no bo po prostu mało osób normalnie z nich korzysta. Może teraz trochę się to zwiększy. Mam taką ogromną nadzieję, no bo nie ukrywajmy, no przydałoby się. Dobrze, to teraz zobaczmy sobie, na ile muszę odstawić nasze. Aha, to jednak chyba sobie zrobimy w innym miejscu to nasze przejście. Kurde. Czekajcie, żeby to naprawić, muszę zrobić pewną niestety nieprzyjemną rzecz. Dajcie mi chwilę. Dobrze, no i przestawiłem to. Niestety, jeżeli w ten sposób spotkacie się sami, to wiecie, że dokładnie tylko i wyłącznie w ten sposób da się z tym wygrać. Dobrze, stacja meta postawiona. Miejmy nadzieję. Co tu się dzieje? Czekaj, dokąd on płynie? Chwila. Ja jestem aż bardzo ciekawy. Okej, dobra, zasumował. Ewidentnie go poniosła fantazja. A tamte statki, nie wiem, czy dopłyną tutaj, czy nie dopłyną. No, no, no. Ewidentnie to, że lekko tutaj pokręciliśmy z tym, doprowadziło do takich fenomenalnych rzeczy, bym wręcz powiedział. No bo jakby to opisać. Tego nie da się inaczej opisać, niż to, że Skylinesy wzięły urlop. No to po prostu wygląda cudnie. Wpłynął na stację metra. Czekajcie, ja muszę sobie zrobić po prostu parę zdjęć. Tak samo ten też jest dla mnie hicior. Statek wypłynął. A dawno nie miałem takich fajnych bugów. Dobrze, czyli przynajmniej wiem, jak je tworzyć. To miło. Zawsze, zawsze miło widzieć, jak się tworzy nowe bugi. Co się, no wiecie, no. Raz, dwa. Trzy. Dobra, i to jest przejście na drugą stronę. I teraz tak, żeby nie. W sensie w ogóle nie wiem, jak to z czasem jest teraz już. Już na dzisiaj nie patrzę też na zegarek. W sensie ostatnio nie patrzyłem na zegarek i wiem, jak wyszło. Przed bardzo długi odcinek. Ale wy podobno lubicie długie odcinki, więc miejmy nadzieję, że to jest prawda. I tutaj sobie zrobimy połączenie. Dobrze, zobaczmy, jak wyglądają oni. Czy jeżdżą tak, jakbym chciał, żeby jeździli? No, jeżdżą przez ronda. Tak jak ogólnie bym chciał, żeby jeździli. No to dobrze. To bardzo dobrze. Tylko tak, metro nie jest podczepione, ale tym się za chwilę zajmę, bo to jest. Chwila. Znaczy, ja wiem, że wszystkie wyspełnione pierwsze statki, one dopiero te nowe będą mogły sensownie dopłynąć.
Póki co to ja tu widzę konwój statków. Musiałbym wejść i wyjść z gry, żeby to naprawić. Nie wiem, czy dzisiaj będzie mi się to chciało zrobić. Bez kitu. Tylko i wyłącznie ta jedna rzecz może naprawić te Skylinesy. To jest straszne, ale niestety prawdziwe. City Skylines ma parę takich irytujących błędów, że jeżeli się nie zrobi tego, no to dziękuję bardzo. Z nami się nie dogadasz. To tak, tu sobie zrobimy przejście. I tu będzie na razie tymczasowa pętla. Tak, ja lubię robić tymczasowe rzeczy. Okej, one powoli z siebie wpływają. Tu cały czas jeden się wylegowuje. No jak te już z siebie wpłyną, to miejmy nadzieję, że trochę to się uspokoi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Czy tak będzie? Nie wiem. Ale może. Dobrze, ewidentnie to jest jeszcze trochę za wysoko. Może w ten sposób powinniśmy być już w domu. Sprawdźmy. Ten tutaj ewidentnie chciałby zrobić jakąś górkę, więc wygląda to optymistycznie. Także nawet... Czekajcie. Wybórzmy to i sprawdźmy teraz, jakbyśmy zeszli. No, schodzimy minimalnie w dół. Czy jakieś nowe statki się może pojawiają? No, pojawiają się nowe statki, ale zobaczymy, czy one dopłyną tutaj, bo póki co mamy niezłego buga, że nam statki ewentualnie będę musiał wyburzyć po prostu ten port i postawić to na nowo. To nie jest koniec świata, żeby nie było, no ale wiemy chyba, że wolałbym już pozostać przy tym, jak to teraz wygląda, czyli nie kręcić. To tak, tutaj sobie zrobimy przystanki bambajowe, no miele sensowne, niezbyt długie też te przystanki. Po co wymyślać? I zróbmy je albo w sumie mniej będzie. Zróbmy tutaj miejsce na 3 bambaje już przyszłościowo, no bo wszyscy wiemy, że może nam się tutaj kiedyś przydać jakiś trzeci bambaj. No kiedyś to już kiedyś bardzo daleko, w sensie na pewno. Sądzę, że na pewno tutaj kiedyś dojadą 3 bambaje, ale nie wiem kiedy to będzie. I okej, okay, dobra. Już i ten, po prostu od kiedy pierwszy pewnie dopłyną normalnie, to się odświeża i już zaczyna normalnie działać, to dobrze. Tak, tu będzie pętelka, tu będą wyjazdy z naszej pętli, więc zróbmy, żeby faktycznie były wyjazdy. I tu sobie zróbmy... Jak to teraz zrobić, żeby... Wiecie, co mi chodzi. No jak teraz zrobię coś takiego... Tak, to tu mi się od razu to zepsuje. Ale chyba już teraz się nie będę psuć. Dobra, świetnie. Dobra, no i stąd wystarczy dociągnąć naszą linię bezpośrednio do naszego już hubu. Okej, okay, no tutaj ewidentnie... kurde. Przepraszam bardzo, czy ktoś zamawiał bilet statków pasażerskich? Ja mam odczucie, że nasze 56 tysięcy ludzi domagało się turystyki. I to tak naprawdę domagało się. Zobaczmy, jak nasze promy działają, bo w ogóle ich nie widziałem ostatnio. Się może nie dopływają, o. I nasza fabryka nie działa, bo nie ma wody. No, nieźle. Widzę, że tutaj jak zawsze musi być coś nie tak. O, dobra, płynie. Ile jest ludzi tam? 120. No to tylko trochę ponad to idzie, macie rzeczy obsłużyć. To się przydałoby się dociągnąć te metro. I chyba to za chwilę zrobimy. Tylko się zastanawiam od której strony dociągnąć, bo no ma, chyba od tej strony będzie lepiej, bo to tak będzie lepiej zjeżdżać. Okej, okay, widzę, że też się nowy handel tutaj w ogóle jeszcze nie kwapi, żeby się wybudować. No cóż, mówi się cóż. I tak, tutaj sobie wyrównajmy tam jeszcze pętlę. W sensie chcę zrobić całą tą pętlę, wtedy będę mógł już normalnie myśleć o całej reszcie tutaj. W sensie tą bambajową. A jak już bambaje będę dojeżdżać, no to wiadomo, im to się, mało powiedziawszy, że spodoba bardzo. Na pewno temu handlowi obok, który jest, też się im spodoba. O, właśnie, o. Czekajcie. Ja jestem aż zbyt ciekawy, gdzie oni mogą iść? No, dokładnie, oni idą do bambaju. Więc jak tutaj podczepimy teraz te metro, to chyba doskonale wiecie, co tu się stanie. Będzie Armagedon. Te metro już nigdy w życiu nie będzie mieć normalnego użytkowania. No, zaczyna robić się noc, a ja w nocy nie lubię pracować. Nad niczym, więc sobie pozwolę wcisnąć pauzę budującą napięcie. Ale mówię, że wciskam pauzę, a nie, że ją włączam. Dobrze. I tu sobie pozwólmy to. Ok, świetnie. Dobrze, i dociągnijmy sobie naszą linię metra. Ona i tak idzie przez przemysł z zawirowaniami, ale sądzę, że
na tyle, ile nam tutaj będzie teraz potrzebne, to będzie spokojnie. Będę mógł tu puścić w sumie drugą linię bezpośrednio połączoną ze starym miastem w drugą stronę jadącą. Ale zobaczymy, jak to będzie w ogóle wykorzystywane. Tylko najpierw sobie podciągnimy już tramwaje, bo chcę to po prostu. Bo chcę dzisiejszy odcinek skończyć przy okazji już. Tak, wiem, że długo czekaliście, no jakiś długi czy coś, ale. No ale no. Ale też nie możemy przesadzać z długościami odcinków. Dobrze. No tutaj. Czy tu mi się to zepsuło? Nie, tu chyba się nie zepsuło. Miejmy nadzieję, że się nie zepsuło, bo jak się zepsuło, to mi się to nie podoba bardzo. Chyba się nie zepsuło. Nie, zepsuło się, świetnie. Tak, no niestety z tymi pętlami tak to wygląda. Teraz się zastanawiałem, że można to było zrobić zupełnie w inny sposób, w sensie, żeby się w ogóle nie miało prawa nawet zepsuć, ale dobra. I tu sobie zarysowałem swoją, ostatnio zrobiłem ładne. Inaczej, wróci seria niedługo i to tak naprawdę wróci, której dawno nie było. Część z was, ale to bardzo mała część, nie wiem w sumie ile subskrybentów miałem, bardzo mało. Może pamiętać tę serię, wróci. Możecie pisać w komentarzach, jak sądzicie, jak ta seria się nazywa. Zobaczymy, czy ktoś z was się domyśli. Dobrze, ta zawrotka mi się nie podoba, dajcie mi chwilę. Proszę bardzo, ewidentnie rozwiązanie moje tutaj z rondem było sensowne, bo jak widzimy jest tutaj bardzo dużo ludzi. Jest tu bardzo dużo ludzi i dobrze, zaczęli korzystać w końcu z mojego przejścia. Zobaczymy, jak szybko dotrą tutaj do naszych pambajów, które teraz będą tutaj dojeżdżać też na górę, ale no nie sądziłem nawet w ułamku procentach, że to jest tak nam bardzo niezbędne. Bo to jest naprawdę niezbędne. Jak teraz widzimy, jak to tutaj jest wykorzystane, to wyobraźcie sobie, jak to wcześniej wyglądało. Ja tutaj jestem już przekonany, że my tu będziemy musieli naprawdę niezły port zrobić, żeby obsłużyć, bo tu jest po prostu multum i to jeszcze raz multum statków, które tylko chcę tu przypłynąć. Tak samo port towarowy. No z tym odcinku się zajmiemy albo tym, albo w końcu rondem. Ale... Co tu się nie dzieje? Swoją drogą ta pętla bardzo mi się podoba. To się z tym zawijasem i tym rozjazdem tutaj na sam koniec. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem jak wam. Mam nadzieję, że... I tutaj też ten przystanek taki podzielony nie jest zły. Dobrze, no tak. No na pewno nasza linia bombajowa. Nie wiem, która to jest tak teraz bardzo odlegana. Ale jedna z tych ma... To chyba ta. My ją sobie podciągnijmy na te 150%. Dobrze, jak tam metro? Dwie osoby na razie. Ale ja już tutaj dociągam kolejny, bo to jest kwestia czasu. Ja jestem przekonany i oni pokochają, bo tu wiecie, tu są jeszcze starzy, oni idą do przystanku na Bambaj. A oni nie zauważyli, że tu mają nowy Bambaj, tak? To jest po prostu to jest kwestia chwili, jak nagle się po prostu rzucą i na to. A to, że korzystają z promów, to już jest bardzo ciekawe. Ten jest zapełniony w 100%. I tutaj jest 340 osób czekających. Wow. Ja chyba tylko coś takiego muszę zrobić. I budżet na promy w nocy zwiększyć też. Bo on jest obniżony na maksa. Jakby to powiedzieć. W sensie na prom, mimo wszystko, co by się nie działo, prom jest chyba najszybszy. Też metro też nie jest złe. No ale prom dobija się do centrum i można się dzięki niemu komunikować całkiem nieźle, ale... Ale no... Jakby to powiedzieć, w sensie tak, oni tutaj jeszcze do tego handlu dochodzą. Ewidentnie rozrywka ich tutaj przełączyła. Dobrze, tak, tutaj widzę, że nie, na razie jeszcze nie widzę zainteresowania jakiegokolwiek metrem. To jest bardzo dziwne.
Czyli rozumiem, że tutaj ta linia bambajowa, właściwie w sumie racja, ona jedzie bezpośrednio do centrum, a tamten jeszcze... No trzeba popracować i te pociągi też są już, zaczynają się robić powoli niezbędne, bo... To jest po prostu niesamowite. Ja naprawdę nie sądziłem, że kiedykolwiek, i to naprawdę kiedykolwiek coś takiego zobaczę. A już na pewno nie w Skylinesach. Znaczy, kiedyś zobaczyłem coś takiego, jak postawiłem i... Może nawet i to, ale... Może tak, może nawet i taki budynek, ale one wszystkie przyjeżdżają pełne. I to normalnie pełne, i to nawet nie wiem, czy turystów, czy mieszkańców. O, jest, zobaczcie, włączył się. Jest, teraz wszyscy idą do tego i się przemieszczają. I idą w jedną i w drugą stronę. No, to teraz nasze metro będzie miało udźwig. I to naprawdę taki mocny. Dobra, zobaczymy zaraz, jak przyjedzie nasz jakiś pociąg, metra. No tak, wy tutaj pewnie... Ile? Daj się zobaczyć. No, ty jesteś w zero zapełniony. No tak, no nie, trudno, nie będą z was kościej korzystać. Pewnie promy też pójdą do Szoguna. O, teraz to nawet idą z promów do metra. A nie, z promów cały czas... ścieżkę rowerową. Ale ją 7 bambajów jadą. Dobrze, gdzie jest metro? Ej no, hello. Nawet tutaj idą tam. O, jechało metro. Dobrze, ja po prostu chcę zobaczyć to, tylko się przerzućmy na początek i też przy okazji w ten sposób sobie zakończymy odcinek. Ile tam może być osób? 152 osoby? No, pełny pociąg i zapełnia się to w oczach. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo mówić, jak widzicie, Armagedon promowy. Chyba tak nazwę ten odcinek. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. 500% na promy. No chyba tego też nie sądzimy, że kiedykolwiek na coś takiego dożyje. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!